Rozpocznę jak zwykle od ilustracji. W szpitalu wokół łóżka chorego zebrało się kilka bliskich mu osób. Ten chory był bardzo zaniepokojony swoją sytuacją, dręczyła go wielka niepewność. Jego bliscy mówią do niego, no może wczujmy się w ich rolę. Powiedzmy, że stoimy przy łóżku chorego, jest bardzo zaniepokojony swoją sytuacją, a my mówimy, będzie dobrze, na pewno wyzdrowiejesz, obiecujemy ci, że będzie dobrze. Chory pomyślał sobie, no ciekawe, że obiecują mi, że wszystko będzie dobrze, a skąd oni mogą wiedzieć? I skutek był odwrotny, niepokoił się jeszcze bardziej. Ale przyszedł lekarz i powiedział w zasadzie to samo. Będzie dobrze. Badania dają pełny obraz. Podamy parę leków. Wszystko będzie dobrze. Niby te same słowa, ale jednak zupełnie inna sytuacja. Niepewność zniknęła. To właśnie jest jedno z takich najbardziej bolesnych doświadczeń człowieka. Doświadczenie niepewności. A gdy niepewność jest rozwiana, odczuwamy ulgę. Doświadczamy tego, gdy idziemy do lekarza, jaki będzie wyrok, albo uczucia między mężczyzną i kobietą, czy uczucia będą odwzajemnione. Najgorsza jest niepewność. Ludzie wolą znać prawdę, choćby była najgorsza. Problem pewności. Pewność w życiu chrześcijanina, jak można ją mieć? My możemy się nawzajem zapewniać, jak ta rodzina przy łóżku chorego, ale najlepiej zapytać kogoś, kto coś wie, a raczej wszystko wie. Dzisiaj na temat pewności wypowie się sam Bóg, posługując się swoim narzędziem, Pawłem Apostołem, list do Rzymian 8. Przeczytajmy pierwszą część. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Zwróćmy uwagę na pierwsze słowo. Wiemy. Dalej jest o kilku niezwykłych rzeczach dotyczących chrześcijan, co do których możemy wiedzieć w znaczeniu być pewni. Chodzi oczywiście nie o pewność siebie, ale pewność Boga. Skąd się bierze pewność w życiu chrześcijanina? Pokazuje to choćby wcześniejszy kontekst w tym samym rozdziale listu do Rzymian, wers 16. Zobaczmy. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Skąd się bierze pewność w życiu chrześcijanina? Jest wnoszona przez Ducha Świętego. Duch Święty wziął na siebie również budowanie w nas pewności. Pewność nie polega na wmawianiu sobie czegoś. Pewność nie bierze się z postanowień typu będę mocniej wierzył. To by było raczej samo oszukiwanie się. Pewność jest nam dana jako dar. Trzeba ją odebrać od Boga. Dlatego pewność po prostu odkrywamy w sobie, że w nas jest, że się pojawiła. Moje osobiste doświadczenia, no choćby takie, kiedyś sporo, jedną z największych obaw, jakie miałem, to obawa o moich dwóch synów. Dosyć często mieli jakieś wypadki i tak sobie żartowaliśmy, że poznaliśmy już wszystkich
chirurgów dziecięcych w Bielsku. No i za każdym razem, gdy któremuś z moich synów zdarzał się jakiś wypadek, to reagowałem strachem, co znowu. Ale pewnego dnia byłem na jakiejś małej grupie, gdzieś w mieście u kogoś ze wspólnotowiczów. Dzwoni telefon, nie mieliśmy jeszcze wtedy telefonów komórkowych. I dowiaduję się, że mój młodszy syn uległ wypadkowi, ma zmasakrowaną twarz, żebym szybko przyjechał. Ale właśnie wtedy, pierwszy raz to się zdarzyło, że zamiast strachu na podobieństwo wcześniejszych reakcji, popłynęło z serca coś zupełnie innego. Spokój i taka modlitwa. Boże, dziękuję Ci, że Ty sprawujesz nad wszystkim kontrolę. Ta modlitwa mnie całkowicie zaskoczyła. Ja nie wydedukowałem sobie tej pewności. Ja ją w sobie zobaczyłem jako dzieło Boga. Pewnego dnia po prostu zobaczyłem, że mam pewność w sytuacji, w której dotychczas reagowałem lękiem. Podobnie w innych dziedzinach, łącznie z tym, co to będzie, jak trzeba będzie odejść z tego świata. To jest skutek działania Ducha Świętego, Jego odpowiedzialność. Autor pisze tutaj, wiemy, jesteśmy pewni. A dalej pokazane jest, czego możemy być pewni. Wers 28 jeszcze raz. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Czego możemy być pewni? Że Bóg wziął na siebie i tą odpowiedzialność sprawia, że wszystko, co dzieje się w naszym życiu, działa dla naszego dobra. Bóg obraca wszystko ku dobremu. Współdziała, czyli jest tutaj też miejsce na nasze zaangażowanie. Skoro tak jest, skoro taka jest obietnica, za każdym razem, kiedy doświadczam jakiejś trudności, mogę zadać pytanie, Boże, to jak obracamy to ku dobremu? Daj mi mądrość i poprowadź. To może stać się naszym sposobem myślenia. Może jakieś przykłady? Może na przykład, jeżeli problem, który cię dopada, to powtarzające się sprzeczki małżeńskie lub w innej konfiguracji. Boże, no to jak obracamy to ku dobremu? Czy może z tego wyniknąć coś dobrego? Może. Bóg może na przykład zbudować w tobie niezwykłą umiejętność nie dawania się sprowokować, co może rozwiązać w przyszłości wiele problemów w życiu. Może dzięki tej umiejętności unikniesz wielu poważnych konsekwencji biorących się z tego, że właśnie dasz się sprowokować, a potem będziesz żałował. Na przykład rzucisz dobrą pracę, bo ktoś cię zdenerwował. Albo co by tu jeszcze przydało się obracać ku dobremu? Jakieś propozycje, co by się przydało obracać ku dobremu? Właśnie, że nie mogę sobie poradzić z nawykami żywieniowymi, w sensie zbyt dużego zasobu pochłanianych rzeczy. I raczej wygląda to na mój permanentny problem. Boże, to jak obracamy to ku dobremu? No to może niech to będzie zrekompensowane moim charakterem. Łagodnym, miłym dla innych. I jeszcze, żebym był taki użyteczny dla ludzi. To jest przykład na faktach. A osobą, która się w ten sposób modliła, byłem ja sam. Parę razy. No bo porównajmy te dwa osiągnięcia. Będę miał smukłą sylwetkę, albo Bóg użyje mnie, by wielu ludzi na przykład trafiło do wieczności z Nim. Sami ocencie, co lepsze.
gdybyście mieli wskazać. Sami powiedzcie, co wolicie, żebym był szczupły czy pożyteczny. Trochę w tym humoru, ale w sumie chodzi o coś bardzo ważnego, żeby to stało się naszym sposobem myślenia, który zawsze będzie się nam włączał, gdy będziemy przechodzili przez jakieś trudności. Że zawsze to może być obrócone ku dobremu. Mogę pytać, no właśnie, jak mam, Boże, z Tobą współdziałać? Jakie dobro z tego ma popłynąć? Albo taka choćby sytuacja, że jakaś choroba, niedomaganie pomogło komuś ukorzyć się przed Bogiem i wkroczyć na ścieżkę zbawienia. Bóg obiecał współdziałać we wszystkim ku dobremu. Ale kogo dotyczy ta obietnica? Czy całego świata? Wszystkich ludzi? Z tymi, którzy Go miłują. To znaczy, dotyczy to ludzi, którzy kochają, ale tutaj chodzi o taki specyficzny rodzaj miłości, która jest darem Boga ponad nasze możliwości. Tutaj miłość występuje jako symptom prawdziwego nawrócenia i odrodzenia. Miłość jako najbardziej niezawodny znak, że ktoś naprawdę się nawrócił i Chrystus w nim zamieszkał. Wiemy to nie z głowy, ale z kontekstu. Popatrzmy, list do Rzymian 5. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Miłość do Boga w sercu jest tym niezawodnym znakiem, że ktoś naprawdę się nawrócił, że Chrystus zamieszkał. I właśnie no, też miłość do innych ludzi, zwłaszcza do tych, których trudno kochać, do nieprzyjaciół, wrogów. I ta obietnica, że Bóg wszystko obraca ku dobremu, jest właśnie dla tych, którzy tego doświadczyli. I tego możemy być pewni. Bóg wszystko obraca ku dobremu. A skoro ku dobremu, to dalej w naszym fragmencie pokazane jest, co jest dla nas dobre. Co to znaczy ku dobremu? Co jest dobre? Czy dobre jest na przykład to, żeby nie mieć żadnych kłopotów, zawsze mieć sukces, powodzenie, żeby zawsze zdać egzamin, nigdy niczego, żeby nie zabrakło, nie chorować, mieć pracę, bo chrześcijanin może mieć takie myślenie, że dobre to znaczy nie mieć kłopotów i same powodzenia. Ale co jest dla nas dobre? I odpowiedź na to pytanie jest bardzo mocna i bardzo precyzyjna poniżej, w następnych słowach, którzy są powołani według Jego zamiaru. Bóg ma pewien zamiar wobec nas, co jest Jego zamiarem. I dalej też czytamy, przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna. A więc tym zamiarem, tym dobrem, jakie Bóg ma na myśli, jest to, żebyśmy stali się podobni do Chrystusa, ukształtowani na Jego wzór, aby zaistniały w nas pewne cechy podobne do tych, które miał Chrystus. Ale po co Bogu to wszystko? Dlaczego ma taki zamiar? I w kolejnych słowach mamy właśnie punkt ciężkości. Po co to wszystko jest potrzebne? Czytamy, aby On, czyli Chrystus, był pierworodnym między wielu braćmi. Bóg postanowił przygotować dla Chrystusa, dla swojego Syna, wielu przybranych braci i siostry. Bóg zamierzył dużą rodzinę i to my nimi jesteśmy, my, czyli każdy, w kim zamieszkał Chrystus. I takie jest nasze przeznaczenie, to jest główny cel, dla którego Bóg w ogóle stworzył cały materialny wszechświat i w nim nas umieścił.
by znalazło się to przybrane rodzeństwo Chrystusa w tej jedynej, niepowtarzalnej Bożej rodzinie na całą wieczność. Właśnie Chrystus, pierworodnym między wielu braćmi. Bóg taki ma plan, taki plan realizuje. Stworzył człowieka z prawem wyboru i patrzy, którzy spośród jego stworzenia właśnie tak uczynią. Wybiorą go w sposób całkowicie nieprzymuszony, całkowicie z własnej woli. I to jest właśnie rola, do której jesteśmy przygotowywani. Bóg obraca wszystko ku dobremu, a tym dobrem jest przygotowanie nas na tą historię, którą Bóg zamierzył. I jakie cechy się wtedy będą liczyły? Kiedy nad tym rozmyślałem, to doszedłem do przekonania, że główną cechą, jaka będzie się wtedy liczyła w wieczności, w tym przeznaczeniu, które Bóg ma dla nas, tą główną cechą jest oddanie. Stopień, w jakim jesteśmy oddani Bogu i ludziom. Dlaczego tak myślę? Bo rządzi tym pewna zasada, którą Bóg nam pokazuje w liście do Filipian 2. Zobaczmy tą myśl. Te słowa są o Chrystusie. Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył. Co możemy tutaj zobaczyć? Niezwykłą rzecz. Że najwyższa pozycja Chrystusa jest następstwem największego oddania. Nawet tam w rodzinie, albo przede wszystkim tam w rodzinie Bożej, nic nie dzieje się po znajomości, z kumoterstwa. Nawet Chrystus nie otrzymał swojej najwyższej godności po znajomości, ale ze względu na najwyższe oddanie. Dlatego, że najbardziej się oddał. Identyczną drogę Bóg proponuje nam. Takie przygotowanie do docelowej roli jako przybranych synów i córki Boga. A tym przygotowaniem jest nasze szczególne oddanie. Co jesteśmy gotowi poświęcić? W jakim stopniu? To decyduje o naszej pozycji w wieczności, o tej roli, jaką tam będziemy odgrywali. Gdy szukam jakiegoś przykładu i ilustracji odnośnie oddania, to zawsze najpierw przychodzi mi na myśl mój ojciec, co był gotowy oddać dla Chrystusa, jak zostawił wygodne życie w elitach Wrocławia, świetną pracę w pracowni projektowej, zaraz przy rynku we Wrocławiu, dom, który budował w najlepszej dzielnicy, na Krzykach, wspaniałą wspólnotę, podobną do naszej, zabrał żonę i czwórkę dzieci w nieznane dla Chrystusa. Oddanie. Gdy na różne sposoby okazuje się to, na ile jesteśmy oddani i wzorzec, jaki Bóg tutaj stosuje z żelazną konsekwencją, większe oddanie, większa chwała w wieczności. Może nam się to nie podobać, możemy się na to obrazić, albo możemy to zlekceważyć, ale to nie będzie miało żadnego wpływu. Ty wybierasz. Co nam to gwarantuje? Można powiedzieć tylko słowo. Słowo Boże. Potrzebujemy uwierzyć na słowo. Może wielu ludzi będzie pukało się w czoło, widząc nasze oddanie dla Chrystusa, ale my uwierzyliśmy słowu. Zaufaliśmy.
I okaże się, kto jest sprytny. Czy to nie my jesteśmy sprytni, to my celujemy w największą wielkość na całą wieczność przez wiarę. Niech każdy zrobi z tym, co uważa, do czego ma przekonanie. W taki sposób Bóg obróci wszystko dla naszego dobra. Jeszcze raz ten odcinek na ekranie, wersy 28 do 30. Tutaj tym głównym dobrem dla nas jest przygotowanie do tej roli, do której Bóg nas przygotowuje na wieczność. I teraz bardzo ważne pytanie dla myślących ludzi, czyli dla nas wszystkich. Kogo Bóg wybrał do tej roli? Kogo przeznaczył? Bo jest to słowo przeznaczenie na całą wieczność. Czytamy w wersie 29 tych, których od wieków poznał. Bóg coś wiedział o każdym człowieku, który, czy zanim się narodził, a nawet od wieków, zanim powstał świat. Bóg już coś wiedział o ludziach. Co wiedział? Patrząc przez kontekst całego Bożego Słowa, możemy powiedzieć, wiedział, jak ludzie zareagują na Ewangelię. Wiedział, jak zareagują, gdy stworzy im się odpowiednie warunki do nawrócenia. Czy go wybiorą, czy odrzucą. Gdy Jezus chodził po ziemi, jedni stawali się Jego naśladowcami, inni zawziętymi wrogami, ale Bóg, zanim świat powstał, wiedział, kto jakiego wyboru dokona. Nie ma innej możliwości, bo przecież jest wszechwiedzący. Ale to, że wiedział, nie oznacza, że zadecydował. On po prostu wszystko wie, ale wybór jest twój. I tych, o których wiedział, że go wybiorą, przeznaczył na to, aby się stali podobni do Jego Syna Chrystusa. I teraz w naszym życiu na co dzień wszystko obraca ku dobremu. To znaczy przemienia nas, posługuje się różnymi okolicznościami, by nas kształtować, przygotować. Pewne rzeczy już zrobił. Najpierw nas powołał. Tam w wersie 30. Czyli sprawił, że usłyszeliśmy to wezwanie, pukanie do naszego życia. Następnie nas usprawiedliwił, czyli usunął wszystkie przeszkody, abyśmy mieli więź z Nim. I wreszcie obdarzył chwałą, czyli w duchowej rzeczywistości wyniósł nas na pozycję, która, jak może pamiętacie niektórzy, polega na tym, że posadził naszego ducha na wyżynach niebieskich obok siebie. Naszym duchem już tam jesteśmy. To już uczynił, a teraz dalej współdziała we wszystkim ku dobremu. To wiemy, możemy być tego pewni, ale skąd pochodzi ta pewność? Czy sobie ją wmawiamy? Nie. Bóg wziął na siebie budowanie w nas pewności, a w następnej jeszcze części dzisiejszego fragmentu będzie pokazane, jaką pewność Bóg w nas buduje. Przeczytajmy następną część dzisiejszego odcinka. Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Jaką pewność buduje w nas Bóg? Wers 33. No, któż może wystąpić z oskarżeniem? Czyli jest to pewność wśród oskarżeń. Naokoło są oskarżenia.
Jest to jedno z doświadczeń chrześcijanina, atak w postaci oskarżeń. Skąd się one biorą? No, Biblia nam mówi, że szatan jest oskarżycielem. Dlatego spotykamy się z oskarżeniami. Jesteś winny. Bóg wcale ci nie przebaczył. Ktoś tak zły i niewierny jak ty nie może liczyć na przebaczenie. To jest rola oskarżyciela. I to jest ciekawe. Taka jest rola, no tak jest opisywana rola szatana. Tym, których cała wina została zdjęta, wmawiać, że są winni. A tym, na których ciąży wina, wmawiać, że wszystko jest w porządku. Tych, którzy nie mają podstaw do strachu, wzbudzić strach przed potępieniem, a tych, którzy wybrali drogę potępienia, no wmawiać, że nic im nie grozi. Dlatego to, czego potrzebujemy, to jest pewność przebaczenia. I właśnie o czymś takim tutaj czytamy w naszym 32 wersie jeszcze raz. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z nim i wszystkiego nam nie darować? Skoro Bóg nawet swojego syna poświęcił jako dar, to jak można myśleć, że to ja mam właśnie coś robić, żeby na to zasłużyć? Na przykład muszę jakoś podtrzymywać moje zbawienie przez dobre czyny, a jak upadnę, to je stracę. Tak jakby zbawienie było zależne od tego, co my robimy. A przecież to Bóg wszystko zrobił. Dał za darmo, bezwarunkowo. Więc jest takie fajne powiedzenie, które brzmi: tak jak nie zrobiłeś nic, żeby na zbawienie zasłużyć, tak nie możesz zrobić nic, żeby je stracić. Nie ma już miejsca na straszenie potępieniem, i taką pewność właśnie Duch Święty w nas buduje. Czy tego potrzebujemy? No tak. Ja na przykład nie zawsze o tym wiedziałem. Gdy nawróciłem się do Chrystusa już wiele, wiele lat wcześniej, to pół roku później zdarzyło się, że zachowałem się w sposób nienaganny, mówiąc oględnie. Miałem wyrzuty sumienia. Była taka aura jak dzisiaj. Dużo sopli, które zwisały z dachów. I autentycznie bałem się w ogóle iść ulicą. Bo jak szedłem bliżej ściany, to myślałem, że zaraz jakiś sopel na mnie spadnie i pójdę do piekła. A jak za blisko ulicy, to na pewno Bóg pośle jakiś samochód, żeby mnie zabił, bo właśnie. Autentycznie się bałem. Wierzycie mi? Bo jeszcze tego nie wiedziałem, że skoro Bóg poświęcił swojego syna jako dar. Zrobił to skutecznie i nie potrzebuje tego podtrzymywać, swojego zbawienia przez dobre czyny. No ale ta pewność właśnie jest nam bardzo potrzebna. I to przekonanie, że żaden mój czyn nigdy już nie spowoduje oskarżenia ze strony Boga przeciwko mnie, bo Chrystus zapłacił za wszystkie moje przestępstwa. Nie będzie już żadnego wyroku, żadnego zasądzenia jakiejś winy na moje konto, ponieważ Chrystus zapłacił za to swoją śmiercią. Dlatego naszego zbawienia nie można zmienić, nie można naruszyć. Ale jedną rzecz można. Można nas oszukać za pomocą oskarżenia. Dlatego potrzebna jest pewność. Skąd tą pewność bierzemy? Znowu, Duch Święty wziął na siebie wykonanie całego naszego chrześcijańskiego życia. Na nim mam polegać. Jeszcze o tej pewności mamy jeden fragment, którą mamy godzinę, bo wspaniale pozbyłem się zegarka. Równo 6. Spokojnie, zdążymy. Jeszcze trzecia część
szybciutko dzisiejszego fragmentu. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie? Głód czy nagość? Niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane, z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale w tym wszystkim odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Kluczowe słowo tutaj? No, jestem pewien. Właściwe spojrzenie chrześcijanina na jakąkolwiek sytuację to pewność. Czym się ta pewność charakteryzuje? Jest niezachwiana. Bóg jak coś chce nam dać, to najwyższej jakości. I tutaj pojawiają się różne stopnie trudności, tak? Widzimy utrapienie, ucisk, gdy jest jakiś sprzeciw świata wobec chrześcijan. Głód, nagość, a więc prześladowania ekonomiczne. Miecz, prześladowania fizyczne. Czasami ten sprzeciw drugiej strony świata może przybrać znamiona obłędu, jak to jest opisane w wersie 33, z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Czasami tak jest i chociaż żyjemy w bardzo nowoczesnych czasach, w wielu punktach świata chrześcijanie naprawdę cierpią w ten sposób. No a wszędzie chrześcijanin może spotkać się z wielką pogardą ze strony świata, że jak tutaj jest powiedziane, jak owce, czyli jest traktowany jak zwierzę, które nie ma duszy. Może czegoś takiego doświadczyliście, że nagle ktoś dowiedział się o Twojej nadziei w Chrystusie i zaczyna Ciebie jakoś dziwnie traktować, jakbyśmy nie byli ludźmi. Ostatnio poruszyło mnie bardzo to, jak zostali potraktowani pewni chrześcijanie w Wiśle, w jednej z ewangelicznych wspólnot. Jest zima, a oni nie mają ogrzewania. Dlaczego? Bo firma, która podjęła się wymiany ogrzewania, wzięła oczywiście całe pieniądze na zakup sprzętu, ale nie pojawiła się na umówiony montaż i nie odbiera telefonów, gdy oni już zdemontowali poprzednie źródło ciepła. Dlaczego? No myślę sobie, że dobrze odczytuję tą sytuację. Doświadczenie pogardy, bo kimże oni są? Garstką ludzi, którzy nie zasługują na przypisywanie im ludzkiej godności, ludzkich cech, po co im ogrzewanie? Można ich poniżać, traktować jak nie ludzi. Ale są i tak w bez porównania lepszej sytuacji niż ci, którzy ich lekceważą, bo nikt ich nie odłączy od miłości Bożej. Bóg im to zrekompensuje. Prędzej czy później upomni się o nich. Właśnie do czegoś takiego prowadzi służba Ducha Świętego w życiu chrześcijanina. Do niezachwianej pewności. Taką pewność doświadczył, takiej pewności doświadczył autor tych słów i składa o tym świadectwo. Jakie jest zastosowanie dla nas? Jak zastosować dzisiejsze odkrycia? Pewność w życiu chrześcijanina nie polega na wmawianiu sobie czegoś. Bądź sobą. Nie bój się kwestionować tego, jeżeli coś takiego wypływa ci z głowy. Pewność to nie tłamszenie w sobie wątpliwości. Pewność w życiu chrześcijanina jest darem. Czymś, co w pewnym momencie odkrywamy, że mamy.
jako skutek działania Ducha. Jest to Jego odpowiedzialność. Jeżeli tego nie masz, w jakimś stopniu nie doświadczasz, proś, aby Bóg to zrobił. Proś, aby doprowadził ciebie do pewności. A Bóg jest kimś, na kim można polegać. I wkrótce pewne okoliczności ujawnią to, że ten dar się już pojawił. Kiedy będzie jakieś niebezpieczeństwo, kiedy będzie jakieś oskarżenie. Więc jeżeli tej pewności nie widzisz w sobie, drąż temat, zaufaj Bogu, powierz Mu zbudowanie niezachwianej pewności. Tylko On może powiedzieć prosto do twojego ducha, jest wszystko w porządku. Jak przy tamtym szpitalnym łóżku, przy którym staliśmy, a lekarz powiedział do chorego, wszystko jest w porządku. No to teraz my, bliscy tego chorego, możemy też powiedzieć, wszystko będzie w porządku. No oczywiście życzę wam i sobie takiej właśnie pewności. Dziękujemy Grzegorzu bardzo za prezentację Wiedzieć to Móc. Jeszcze bardzo proszę o uwagę. Mam dwa ogłoszenia do przekazania. Pierwsze ogłoszenie dotyczy wydarzenia, które odbędzie się tutaj za tydzień w sobotę, świątecznego spotkania dla pań. Jest gorąca zachęta, by nie parkować na ośrodku, do wszystkich tych, którzy tutaj są bywalcami, tak by wybierać okoliczne parkingi, by parkować na przykład w rejonie ulicy Asnyka, by przyjeżdżać na przykład taksówką lub by panie mogły być przywiezione przez mężów. Ruch na ulicy Struga tutaj będzie zorganizowany. Bardzo prosimy o dostosowanie się do wskazówek osób odpowiedzialnych za kierowanie ruchem. Wszystko po to, by zostawić jak największą liczbę miejsc parkingowych dla naszych gości. I drugie ogłoszenie, jak już pewnie zauważyliście tutaj przy wejściu, otwarty jest świąteczny kiermasz arcydzielni. W ofercie dużo nowych propozycji naszej produkcji COEK. Premierowo nowe serie karteczek z fragmentami Prawda i Modlitwa dla dzieci, nowe wydanie historii biblijnych na dobranoc, gra Piotruś i owieczki Dawida oraz niespodzianka, słuchowisko dla dzieci Stworzenie Świata z naszymi autorskimi piosenkami i muzyką. Do słuchowiska można nabyć kolorowankę z zabawami edukacyjnymi i śpiewnikiem. Cegiełki zebrane na kiermaszu zostaną przeznaczone na potrzeby naszego ośrodka. A teraz, aby dać przedsmak tego, co czeka nas w słuchowisku, niespodzianka. Cześć! Jestem Jelonek Kopytek. Mieszkam z rodzicami w wielkim lesie. Deszcz to woda, woda to deszcz. Zgoda, zgoda, co jeszcze wiesz? To pewnie płynęła jakaś rybka. Nie byle rybka. Nazywam się pan Szczupak. Idziemy w góry, pogłaskać chmury, podziwić z góry, piękno natury. Wiesz, że patrząc z góry, z tymi cętkami na grzbiecie, wyglądasz jak... Muchomorek! Bóg wspaniały plan stworzenia miał, każdej roślinie piękne szaty dał. Jakie piękne! Popatrz na to wszystko razem! Jest nas tak bardzo, bardzo wiele, powietrzni, leśni, wodni, przyjaciele. Pewnie wygrzewa się gdzieś w ciepłych krajach. Spała głowa cała tak samo. Zauważyłem, że jesteś smutny. Pocieszę cię. Jutro ponownie dzień się pokaże. Słonko ogrzeje zaspane twarze.